Dzień dobry. Witam serdecznie Państwa w Gallery Hall Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach na wernisażu online malarstwa Agnieszki Hernik. Pani Agnieszka pochodzi z Warszawy, mieszka i tworzy w Józefosławiu. Gdy odkryła świat akwareli, była to miłość od pierwszego pociągnięcia pędzlem, która rozkwitła doskonalona na licznych warsztatach i plenerach. Akwarela to technika, która pozwala jej uzyskać w obrazach delikatność i zwiewność kolorystyczną. Obrazy te są niejako naturalną konsekwencją wrodzonej zdolności analizowania i komentowania rzeczywistości. Jej twórczość to różnorodny, pełen delikatności i lekki w formie, bardzo osobisty zapis widzenia świata. Spontaniczność pani Agnieszki powoduje, że jej prace są tak różnorodne, zarówno pod względem tematycznym, jak i stosowanej techniki. Zajmuje się malarstwem akwarelowym, w którym przekazuje własne emocje poprzez kolor. Tworzy barwne, refleksyjne malarstwo, które zostawia odbiorcy przestrzeń do własnej interpretacji. Pełne uroku akwarele, w których pojawiają się magiczne kwiaty, zimowe pejzaże z powite mgłą, jak również architektura, tworzą delikatny świat namalowany lekko z nutą nostalgii. Oprócz malarstwa akwarelowego projektuje wzory na tkaniny dla jednej z renomowanych odzieżowych marek europejskich. Jej obrazy można znaleźć w kolekcjach prywatnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na wystawie swoich prac. Prace są prezentowane na wystawie w galerii w Pionkach, Galerii Hall. Tematyka prac jest różnorodna, zarówno kwiaty, jak i pejzaże. W technice akwareli maluję od około 4 lat, zaś z malarstwem jestem związana od dziecka. Warsztaty doskonaliłam na różnych plenerach malarskich, w najróżniejszych pracowniach malarskich. No i myślę, że będą Państwo zadowoleni. Cóż mogę powiedzieć, tak jak powiedział Renoir, twórzmy rzeczy piękne, ponieważ bardzo dużo jest koło brzydoty i tej brzydoty wystarczy. Mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni i wystawa, jak i moje prace dostarczą Państwu mnóstwo satysfakcji. To jest druga wystawa. Tak, indywidualna. A plany na przyszłość? Też są ogromne. Ogromne. Tak, żeby pokazać moje malarstwo jak najszerszej grupie osób. Dotrzeć z tym kolorem do osób, które lubią kolor, którym kolor sprawia przyjemność, które dosyć mają szarości dnia codziennego.